Powiedzenie mówi: nie oceniaj książki po okładce, co pozwala nam sądzić, że ocenianie jest złe. Czy aby na pewno i czy możemy, czy powinniśmy się jego oduczyć? Zapraszam do dyskusji pod najnowszym wideo poradnikiem. Temat oceniania innych po wyglądzie na pewno jest tematem bardzo kontrowersyjnym. I na pewno są takie pola, na których zgodzimy się wszyscy. To znaczy, że nikt nie lubi być oceniany, a właściwie powiedziałabym, że nikt nie lubi być obgadywany albo poddawany takiej bardzo surowej, krytycznej i jeszcze bym nawet powiedziała czasami wręcz takiej chamskiej albo wulgarnej ocenie. Natomiast co warto rozgraniczyć, to, że jednym jest ocena jakiejś sytuacji, jakiegoś zdarzenia, jakiejś osoby, jakichś aspektów piękna, a co innego to obgadywanie tego. To znaczy na przykład zauważenie: aha, ta osoba ma szersze pośladki niż ja, ta osoba ma większe piersi niż ja, ta osoba jest wyższa ode mnie. Jest to jakiegoś rodzaju zauważenie, czyli no jakby nie patrzeć, ocena. Ale pójście do koleżanki i powiedzenie: widziałaś, jak Kryśka przytyła, ale teraz ma wielki tyłek, no już jest takim obgadywaniem i tą oceną w takim negatywnym znaczeniu tego słowa. I bardzo często mówi się w ostatnich czasach, szczególnie w kontekście ciało pozytywności, że powinniśmy zacząć jakby oduczać, powinniśmy przestać oceniać innych ludzi. No ale czy tak naprawdę da się to zrobić? Czy nasz mózg jest w stanie przestać oceniać to, co widzi, przestać opisywać to, co widzi, czyli zauważać, a później przetwarzać to na inne informacje. Bo przecież no, cała nasza nauka życia, czy jakiegokolwiek przedmiotu, całe nasze dojrzewanie jako ludzi związane jest z tym, że gromadzimy coraz więcej danych tutaj i możemy je przetworzyć i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Mój ulubiony przykład, czyli gdy podchodzisz do żelazka jako trzylatka, sama doświadczyłam, to na pewno musisz sprawdzić, czy mamusia, jak mówiła, że to będzie gorące i jak dotkniesz, to się oparzysz, sprawdziłam gorące. Więc teraz już wiem, mój mózg zarejestrował to, że aha, to jest żelazko. Jak tam się świeci taka, no powiedzmy, czerwona lampeczka, to jest przychodzi do mojego mózgu, ja to widzę za pomocą oczu, jest to przetworzone i no, mogę stwierdzić, że aha, to jest włączone żelazko. Aha, pamiętam moje poprzednie doświadczenie, mówi mi, że gdy go dotknę, to znaczy, że się poparzę. Tak po prostu działa nasz mózg. Podobnie jest z innymi rzeczami. Gdy widzimy ludzi ubranych w jakiś tam sposób, możemy przypuszczać, że oni ten strój będzie oznaczał. Na przykład, gdy widzimy kobietę, wchodzimy na przykład do szpitala i widzimy kobietę, która ma określony strój, ma biały fartuszek, chodaki albo jakieś białe Birkenstocki, możemy przypuszczać, aha, to jest prawdopodobnie pielęgniarka albo może lekarka. Gdy wchodzimy do marketu budowlanego i tam są ludzie ubrani w jakieś uniformy, to wiemy, aha, ich mogę zapytać o zdanie. To jest po prostu zauważenie, ocena, nasz mózg to przetwarza. Nasz mózg jest zaprojektowany do tego, żeby gromadzić informacje, przetwarzać je i wyciągać na tej podstawie wnioski. Pamiętajmy, zauważanie to nie zawsze jest to samo, co ocenianie. No ale właśnie, co z tym ocenianiem? W przypadku kontaktów międzyludzkich następuje coś takiego, takie zjawisko, które nazywamy efektem aureoli. Efekt aureoli zakłada, że my projektujemy zauważoną cechę na inne cechy tego samego człowieka. No i tutaj, jeżeli uznajemy kogoś za ładnego, atrakcyjnego, to zaczynamy przypisywać mu pozytywne cechy. Dlatego tak łatwo jest być przystojnym oszustem czy oszustką, ponieważ ludzie są omamieni naszym urokiem osobistym i tym, no powiedzmy, takim pięknem, tak to nazwijmy, taką atrakcyjnością. Czyli to ładne opakowanie w postaci naszego ciała, czyli opakowanie jakby naszych cech charakteru, ale też opakowanie tego ciała jakimiś ciuchami, fryzurą, no u kobiet makijażem czy biżuterią, sprawia, że ludzie nas odbierają tak, a nie inaczej. Jest masa eksperymentów, które pokazują, że ubranie bardzo wpływa na to, jak jesteśmy odbierani przez innych. Czy to jest dobre, czy to nie jest dobre? No nie, nie jest dobre. Ja wolałabym, żeby nikt nie oceniał mnie na podstawie tego, czy ja przyjdę z makijażem i w dresie, czy
przyjdę wystrojona po prostu w szpilki i sukienkę w cekiny na przykład na Sylwestra. Ale niestety tak jest, że mamy wypracowane w naszym społeczeństwie jakiegoś rodzaju kody. Czyli na przykład wiemy, że gdy idziemy na wesele, ubieramy się tak. Gdy idziemy na rozmowę kwalifikacyjną o pracę, nie ubieramy się tak samo jak na wesele, tak? I vice versa. Chociaż może u mężczyzn to jest troszeczkę inaczej, bo oni w tym samym garniturze mogą iść na wesele i na rozmowę kwalifikacyjną. No ale ponieważ mój kanał głównie oglądają kobiety, to wiem, że na pewno my mamy troszeczkę rozgraniczone. To znaczy, że nie idziemy w białej, odprasowanej koszuli, czy tam w garniturze granatowym na wesele, tylko raczej tutaj mamy pióra, cekiny i po prostu brokat we włosach. Natomiast te kody takie, te właśnie te dress kody, tak jak to się nazywa, czyli kody ubioru, pozwalają nam odczytywać pewne rzeczy. I niestety tutaj jakby miksuje się to bardzo mocno. To znaczy to, nad czym ja pracuję, to są te ubrania, tak? To są te ubrania w odpowiednim kolorze, ewentualnie może makijaż, może gdzieś fryzura zahaczają o to takie dopracowywanie swojego wizerunku. I to wydaje mi się jest taka rzecz oczywista, że nasz mózg idzie na skróty. To znaczy, że gdy widzimy kogoś, kto jest w garniturze, pod krawatem, świeżo ogolony, czyli jeżeli to będzie kobieta, no to jest, ma ładny jakiś powiedzmy delikatny makijaż, ma, no widać, że świeżo umyte włosy, no nie jest zaniedbaną kobietą, to nie pomyślimy sobie, że to pewnie jest osoba bezdomna, tylko pomyślimy sobie no, coś innego o niej, że jeżeli już będziemy się zastanawiać nad jej zawodem, czy nad jej czynnościami, które będzie robiła danego dnia, to myślimy, że aha, może idzie do pracy, skoro jest w tym garniturze, no jest może jakąś, nie wiem, bizneswoman, prawniczką, może, no możemy różne rzeczy sobie pomyśleć, bo nasz mózg tak działa, on ocenia. I to jest właśnie jego taka cecha, taka funkcja, której my nie będziemy w stanie się pozbyć. A nawet gdybyśmy chciały przestać się, pozbyć się tego oceniania, wydaje mi się, że jest to nierealne. Nierealne, bo pomyślmy sobie, że skoro przestaniemy oceniać ludzi, to znaczy przestaniemy zauważać ich jakieś cechy i porównywać z przeszłymi naszymi doświadczeniami, no to wtedy jakbyśmy mogły zauważać zachody słońca, jakbyśmy mogły zauważać uśmiech dziecka. Jak mogłybyśmy zauważać jakieś piękne widoki, piękne morze, które nas cieszy? Wszystko tak naprawdę dla naszego mózgu to jest bardzo podobna rzecz. Tak samo jak ja mogę cieszyć się tym, że dzisiaj mi się lepiej albo gorzej ułożyły włosy, albo mogę cieszyć się w tym, że moje ciało w tej koszuli wygląda tak, jak mi się podoba, tak samo inni mogą to dostrzec. To, co powinnyśmy pamiętać, to, żebyśmy oczywiście jak najbardziej przestawały obgadywać innych ludzi ze względu na ich cielesność. Natomiast druga rzecz, nie zmienimy innych. Możemy zadbać tylko i wyłącznie o to, co jest w naszej gestii, o co my, na co my możemy mieć wpływ. Czyli można zmieniać siebie i przestać na przykład wśród znajomych obgadywać tam Kryśki, Zośki czy Maryśki, czy ona przytyła, czy nie przytyła, czy ładnie wygląda w tych nowych włosach, a czy jej sukienka dobrze się układa, czy się nie układa. Oczywiście obgadywanie innych jest bardzo negatywne i jakby krytykowanie, ale też kierowanie się w swoim życiu taką zasadą, że jeżeli ktoś mi się nie podoba, to ja będę go dyskryminować, to nie jest dobre. Tutaj na pewno zgodzimy się wszyscy. Natomiast to, co możemy zrobić, to możemy nauczyć się jakby przestawać przyjmować do siebie tą krytykę innych. Ponieważ oczywiście ja bym bardzo chciała, żeby ludzie przestali tak, no powiedzmy, obgadywać się, tak? Ja bym chciała rozgraniczyć to słowo ocenianie z mamy ocenianie i obgadywanie. I teraz, jeżeli możemy sobie wpłynąć na to, że my nie będziemy obgadywać innych, ale będziemy oceniać, to znaczy, że będziemy zauważać i porównywać, czyli nasz mózg będzie automatycznie dokonywał tej oceny, ale my nie będziemy na podstawie tej oceny kogoś na przykład dyskryminować, tak? Że jak ktoś jest, nie wiem, za niski, za wysoki, za chudy, za gruby, obojętnie, co nam się podoba, czy nam się coś nie podoba, czy w jego ciele, czy w jego stroju, czy w jego fryzurze, aczkolwiek na pewno to będzie trudne, ale zrób sobie takie doświadczenie i pomyśl o takich no, bardzo ekstremalnych sytuacjach, kiedy ktoś na przykład ma wytatuowaną twarz i idziesz na przykład do przychodni i pediatra ma taką wytatuowaną twarz. No, jest to takie troszkę dziwne, troszkę nie przystoi do naszych takich norm społecznych, które mamy, no ale staraj się jak najbardziej przestać
dyskryminować osoby, które wyglądają inaczej niż Ty byś chciała, żeby wyglądali. To obojętnie, czy właśnie chodzi o ich ciało, czy o ich strój. Postaraj się to zrobić, to jest naprawdę bardzo pracochłonne ćwiczenie, ale to, co możesz zrobić, to możesz właśnie przestać skupiać się na tym, jeżeli ktoś inny będzie negatywnie odbierał Twoją osobę. Bo to, że Ty będziesz tutaj osobą taką świadomą i z miłością nastawioną do innych, to nie znaczy, że inni będą w takim samym stosunku do Ciebie. Więc co możesz zrobić? Możesz popracować nad tym, żeby nie przyjmować do siebie tak bardzo tego, co inni mówią. Kiedy taka sytuacja jest możliwa? Wtedy, kiedy mamy tak zwaną mocną wewnętrzną siłę, czyli zbudowane na tyle mocno swoje wnętrze, zbudowano na tyle samoakceptację, pewność siebie, poczucie własnej wartości, że to, co myślimy o sobie, jest nasze, a nie jest to tak bardzo chwiejne w zależności od tego, kto nam co powie. Samoakceptacja, pewność siebie, czy jakby z mojego takiego ogródka, takie poczucie atrakcyjności, bo ja oczywiście nie chcę tutaj wchodzić w jakieś takie bardzo psychologiczne tony, chociaż myślę, że całym tym odcinkiem trochę wchodzę, ale nie chcę wchodzić tak bardzo w te psychologiczne tony, ze względu na to, że oczywiście ja jako stylistka pracuję nad tą samoakceptacją, samooceną odnośnie takiego kontaktu z naszym ciałem, odnośnie tego, jak my to ciało możemy ubrać, odnośnie tego, żeby zauważać swoje atuty, czyli ta samoakceptacja w kontekście naszej cielesności, naszego wyglądu, a wiadomo, że to jest jakby temat dużo, dużo szerszy. Także tutaj chciałabym powiedzieć, że właśnie nie wchodzimy tak bardzo w te takie tutaj psychoterapeutyczne rzeczy, psychologiczne rzeczy, ale to, co jest ważne, pamiętaj, że nie masz wpływu na innych, możesz pracować nad swoją samoakceptacją. Jeżeli czujesz, że taki temat jest Ci bliski i praca z samoakceptacją jest rzeczą, która jest dla Ciebie ważna, bo uważasz, że gdzieś tam coś trochę nie domaga w tym temacie, to właśnie teraz, w najbliższych dniach, jesteśmy w trakcie kampanii programu online Samoakceptacja i Atrakcyjność. Czyli właśnie jak to, co my myślimy o swoim ciele, jak bardzo jesteśmy w stanie zauważyć atuty, jak w stanie jesteśmy doceniać swoje ciało i zauważać swoje ciało nie tylko w kontekście piękna, ale w ogóle w kontekście ciała, to koniecznie wejdź na stronę tego programu online, link jest pod tym wideo. Także zapraszam Cię, zapoznaj się z ofertą tego programu i zobacz, czy to będzie coś dla Ciebie. Także ja dziękuję za dzisiaj, no i do zobaczenia następnym razem.